Siemany maneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracam do was z nową porcją Happy Wheels. Więc jak zawsze zagramy w kilka najlepiej ocenianych mapek z tego tygodnia. Ja nie mogę się już doczekać, mam nadzieję, że wy też, więc przechodźmy do gry. Czemu dziecko nam odpada od razu? Ale to jest takie oczujebne, że ja... Patrzcie, dałem radę. Co się dzieje? To nie jest wall ride. Dobra, kolejny raz próbujemy. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kurwa. No nie, nie mogę przegrać. Co jest? O nie, muszę... Ile kółek? 5 kółek, 6 kółek muszę zrobić. To jest super. I co? I się zwolni potem ta? O, jeszcze jedno. Jeszcze jedno będzie ten? Nie mówcie, że będzie jeszcze battle ride. Co jest? Co jest? Huh. Trochę odpoczynku, bo to było zbyt intens... Aha, tu do tyłu muszę jechać. Mam nadzieję, że... No nie, battle run do tyłu. Udało się. Pięknie. Kolejna mapka, która nazywa się Purple Challenge, czyli fioletowy challenge. No oczywiście Pogoman, więc wiemy wszyscy... Patrzcie, przeżyłem. Było blisko, bo naprawdę już długo żyłem. Ups. Jestem. Pięknie. Za trzecim razem, pokazałem drugim, ale za trzecim razem. Fajne, bardzo fajne. Kolejna mapka. Is it possible? Nie, is it impossible? Czyli czy to jest niemożliwe, więc jeszcze gorzej. Nie wiem, czy jest niemożliwe, czy jest możliwe, ale z tego co wiem, to chyba musimy przeskoczyć, w tą dziurkę wskoczyć. No na razie tak średnio mi się udało, bym powiedział. Teraz też, chociaż było już bliżej. Teraz po prostu, a może tak właśnie? Nie. No! Jest! Dam radę! Brawo! Ale to była naprawdę super mapka to była. Kurczę! Sword Throw 2-0, czyli druga część rzucania mieczem. W rzucaniu w mieczami jestem chyba całkiem spoko. Okej. I teraz, żeby wygrać, to muszę trafić tego z tyłu, tak? Dobra, ten już miecz... Boję się, że teraz przez to, że ona tam leży, nie uda mi się wygrać. No złap to, kurwa. Nie mogę tego przejść. Nie mogę trafić tego tam z tyłu. I to mnie trochę... Dobra, teraz trafiłem, więc... Aha, nie muszę już ich rzucać. Dobra, ty tam spadaj. No i z trzema mieczami to powinniśmy dać radę. Nie dałem rady, ale już wiecie, o co mi chodzi, nie? Trzeba to złapać. No trzeba to złapać. Dobra, trzeba złapać i po prostu rzucić do tyłu. No i pięknie. I się udało. WWE Mega Jump. I już mi nie wyszło. Co tu trzeba? Pewnie się go złapać? To jest dobre. Takie WWE, czyli kurczę, ten wrestling. I tam też się rzuca ludźmi. Ale bardzo fajnie spadliśmy na niego. Tak jak powinno być. Więc chyba to jest moje powołanie. The Ball 2. Czyli piłeczka 2. Nie, to jest ta mapka taka sama, co było z tym klikaniem. Chyba. Tak? Bo nie można je... No, nie można jeździć, tylko... Get the ball here. Jak mam tam? Ja to będę miesiąc robił. Pierwsze co, to musimy zebrać kluczyk. Tylko jak? O! Dobra, mamy kluczyk. Teraz możemy się już dostać do końca. Dobra, pierwsze daliśmy radę. Drugie daliśmy radę. To jest łatwe. A tego się obawiałem najbardziej, ale to chyba... Co tam, jakiś mój cień się zrobił? Chyba nie będzie wielkiego problemu. No tu może być. Nie, nie będzie. Kurczę, to jest łatwe. Ej, no i... Dawaj. No, piękne. To było dużo łatwiejsze niż poprzednie, więc bardzo fajny level, bardzo fajny. Harpoon Run, czyli coś, co bardzo, ale to bardzo lubię i... Coś, co bardzo, bardzo lubię i trzeba po prostu jechać szybko i... Szybciej trzeba jechać, a łamam harpun w czymś. Dobra, ale się udało. To najważniejsze, chociaż z harpunem w żołądku. Difficult Challenge. O co tu chodzi? Jesteśmy babką grubą na wózku, mamy tam jakąś szparkę. Aha, czyli już chyba wiem. Pamiętacie, kiedyś robiliśmy taki level z rodzicem na rowerze? Miałem dziecko z przodu i musiałem je wyrzucić też w taką dziurkę, więc tutaj my musimy się na tyle chyba rozpędzić, żeby wpaść w tą dziurkę. Musimy nacisnąć spację i Z. Wow!
Kurwa, było blisko. Pięknie, stój, jest. Chociaż było już na krawędzi, ale udało się. Brawo. Favi Jump. O co chodzi? Jest oczywiście Pogo. Pogo to jest to, co lubimy, ale jest też harpun i harpun. Próbuję być sprytny i zrzucić tego tutaj. O, właśnie tak. Tak to chciałem zrobić. Dwa naraz zrzuciłem. Kurwa, teraz mi się uda. Tylko muszę jakoś jeszcze wydmachać harpun. No nie, głowę mi rozjeba. No, czemu taki pech? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Udało się. Kurwa, 20 minut prawie w to grałem i nic mnie tak nigdy nie wkurzyło jak ta mapa. Siedziałem cicho przez 20 minut i próbowałem ją wygrać. Wtopiłem z milion razy i zdobyłem ją ręką, która mi się urwała po prostu z ciała. Good job. Łop. Dobra, na rozluźnienie soccer slow-mo. Jeszcze raz, bo ja nic nie zrobiłem. Wow, obroniłem, dobra. I o to właśnie chodziło, żeby obronić. Pięknie, jeszcze raz, bo fajnie było. Ło, nie ma gola. Super. Not Easy Challenge 2. No zdecydowanie to nie wygląda jak proste, więc ale król Pogoman musi to zrobić. Było, już wiem chyba jak to mniej więcej trzeba zrobić. Po pierwsze, musimy wcelować się w dziurkę pierwszą w taki sposób, żeby dość łatwo ją przylecieć i szybko się wyprostować. Okej. Zdobyłem to. To było not easy, ale ja jestem mistrzem Pogoman, a dla mistrzów Pogoman wszystko jest easy. Dobra panie i panowie, na dzisiaj to już by było wszystko. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie subskrypcję. Z góry też przepraszam, że w tym odcinku nie było muzyki z gry, ale niechcący ją wyłączyłem i zapomniałem włączyć. W następnym już na pewno będzie. Więc jeszcze raz to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, pa pa.